Elo. Yo. Wszystko gra. Wszystko gra. <laughs> Witamy serdecznie w ten ciepły już w końcu piątek. Sam jesteś ciepły. <laughs> Aha. <laughs> no tak. Gorący. Piątek jest gorący, okay, bym powiedział. Jak jechałem. Tutaj... No, 15 stopni no. bez przesady. 15? Jak jechałem z Uniwerku do nas, tu, no. do naszego Centrum Zarządzania Wszechświatem, to termometr w samochodzie pokazywał 18,5. No to może 18. To już gorąco? Będzie 30 pewnie. Latom. Motocyklem jeżdżę tak do trzech stopni. Że na minusie. W sensie, że. Jakby na plusie. Trzech zimności. Tak. Że jak jest minus, to może być przymrozek, może się wywa wywalić na lodzie, więc to jest tak sobie. Taka pogoda to jest dla mnie już lato. Szczególnie, że zobacz, że to się w tydzień zmieniło. No właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, że jak pogoda ci przeskakuje. No praktycznie minusowe były temperatury jeszcze niedawno, a teraz masz tą dychę na plusie, to się wydaje, jakby było super gorąco, nie? czyli pan redaktor ciepłym głosem, głosem w akaderze mówił, że może być w nocy nawet do czterech. O, no to dobrze, to jak z psem chodzę, to już nie muszę szalika zakładać. Myślałem, że to mało. No, ale więcej niż minus dwa. Po co ty psa szalik zakładasz? Bo jest zimno. A, okej. Okay. No tam coś widzę. Widzę tylko siebie. Mariusza też lubi widzieć. Halo, prawdziwe rzeczy, ty a, W dobie czasów, w których staramy się, żeby AI wszystkiego nie przyjęło Ty chcesz patrzeć na mój obraz tam, a nie na prawdziwą osobę tutaj Jesteśmy no. tak wirtualni, że Paweł jak zrobił podgląd, to wolę patrzeć na pogląd tak, się nie, nie. No To jest niesamowite Nie będziemy rozmawiali, będziemy pisali do siebie na Messengerze ja muszę wygooglać wreszcie, jak to zjawisko się nazywa. O czym, mów, o czym mowa? O tym, że spotyka się młodzież gdzieś tam, chociażby ostatnio już w bardzo wziętych galeriach handlowych, mm -hmm. siedzi ustawiona naprzeciwko siebie i nie rozmawiają face to face, tak jak my tu w tym studio a wy w słuchawkach albo w radioodbiornikach komputerów, <laughs> tylko piszą na komunikatorach na Messengerze, Discordzie i tak dalej. To jest jakaś na to nazwa, warto to sprawdzić. ktoś z was będzie szybszy, to porzucajcie na czacie, którym na nie był oczywiście pierwszy, tak jak wyniki w gry planszowe, które grałem. My, a Mister Smith był drugi na YouTubie i też bardzo ładnie się załapał. Więc gratulujemy Wam serdecznie. Odbiór nagrody osobiście na hurtowej. Masz jakieś przygotowane? Bo Oczywiście. przyjdą. Dobra. Naklejki tak. z Fallouta mam najlepsze i one są. Już, już, już nie dostaniesz na Ali jakimkolwiek, bo skalperzy zabrali. Serio. O proszę. To tak kolekcjonerskie edycje. Jak mi One są więcej warte niż to, ile były warte wtedy. Tak to wygląda. Po czym tak. poznać, że wiosna idzie w Twoim domu? Magda ma jakąś alergię. Bo na skarpetach gracza zakwitły dziurawce. O kurde. Taki stereotyp będziemy tutaj puszowali prawdziwego gamera. Pozdrawiamy sobie. Seba po prostu, jeżeli chodzi o research, sucharów jest kotem. Ma dużo. Nie tylko sucharów, ale też wszystkiego, wszystkiego. Ale widać, że sucharem dorównuje do poziomu mistrza po tej powali. Twardej wiedzy naukowej równie, rów, znaczy, również jest super researcherem, ale sucharami naprawdę zawstydza mnie tempem i jakością researchu. No, Mów niedługo. Co, Aha, z... mi podkładkę w części. To takie to buty. Dobra. Mów. już już sługo. na PSX Extreme, który tutaj przepięknie leży przed odbiornikami i jest zasłonięty czatem w ogóle. A. Ładno. Ten, Ten czat to to jest się taki ładnie komponował. No. Co u ciebie Mariusz? w co grałeś ostatnio? W The Island. W, w The Google. Island grałeś. Właśnie Wczoraj dosłownie. Widzisz... Tak? Rzutem na taśmę, pomyślałem sobie, że głupio będzie gadać o premierze gry, która się przed chwilą wydarzyła tak naprawdę, nie wiem czy wczoraj to było, czy, czy przedwczoraj, o, a może no, dziś, a może nie grałem, nie, nie, e, nie, w... czekaj <laughs> Grałeś, bo wszyscy ci, o których zaraz powiemy Ale ja nie powinienem <laughs> Nie powinieneś grać, nie jesteś influencerem, youtuberem Dzisiaj grałem, rano <laughs> Dzisiaj rano grałeś. Dziś rano Dzisiaj rano grałem. Pomyliły grałeś. mi się po prostu daty. Jakby Cały nie... internet oszalał i grał w tym tygodniu. Zaraz Mariusz Wam wrzuci link do insta stories, który ma od na Playona, Playona? <grym> tutaj, ponieważ Dead Island 2 poszła do wszelkich znanych influencerów, youtuberów, a również na przykład do takich osób jak Janka Błachowicza, czyli jak nie wiecie kto to Janek Błachowicz, to do widzenia. Nie no, żartuję. Nasz bardzo dobry, rodzimy polski zawodnik UFC w Stanach. I on wrzucił. No, z, z matuszem Gamrotem. I on wrzucił również. No, proszę. A ja, ja, ja nie wiem, dajmy? przepraszam, nie wiem, gdzie jest ten link. Nie wiem, gdzie jest ten link? To nie ja widzę go, tego w ogóle. To ja, to ja, chciałbym op, chciałbym op, bardzo. A tutaj op, trójka, dobra. Bo to News wkoczył nowy ja wczoraj, znaczy dzisiaj rano w sumie aktualizowałem sobie i wczoraj te rzeczy. Dzięki, e... Bo nie mam myszki i teraz zepsułem. Nie, ja, ten e... czat mi każe tańczyć rzeczy Z TikToka. <laughs> ja zatańczymy, ale to Janek też się musi nauczyć, żebyśmy mogli we dwójkę zatańczyć. Nie wiem, czy mam się zgadzać. Czy niech Musisz się, już nie ma. No już czat, plus jedynkuje tutaj wszystko, więc. Okej. Okay. Pod... Nie ma wyboru. Wchodzę w to. Nagroda mm. do odebrania na hurtowej z Mariuszem przekażemy ją osobiście. Danielu. i Mr. A Słuch. możemy zrobić jedno, rzecz, bo ją robiliśmy już kiedyś w trakcie imprezy. Nie wiem, czy ty pamiętasz. <głos> <głos> nie tak, nie te palce, te dwa. No to będzie koślawo. <noise> Ale nie kciukiem. O tak, o ten, wystaw. Ten, tak, wskazując, i tutaj na górę sobie tak nałóż. O, musimy... o proszę, to dla proszę. was. Udało się. Możemy się zrobić jak za mało Ale z sobie. W przypominam, streamujemy. I zdań zdań i Profesjonaliści. Wizytówka firmy. W ja językiem rozumiem. branży. Trendy idziemy. Tak, na Wracając Trendy do The Jazz. Island, w której grałem dzisiaj rano. Mam, nadzieję, się... że, mam nadzieję, że już była premiera, już rzucam. Skoro. Ten link, który wrzuciłeś, wszyscy znani influencerzy, youtuberzy, a również nasi polscy, rodzimi, zawodnicy UFC, wrzucają, no. to Ty też jesteś znanym influencerem, prawda? Przypominam. I mogłeś grać dzisiaj rano. Bardzo przyjemna gra. Play on ostatnio wydaje takie gierki o zębiakach, które są zabawne i pojawiają się w różnych rzeczach, takich jak na przykład PSX Extreme, które tutaj. Nie tylko z powodu Dead Island, ale o tym pewnie powiemy trochę no. później. No, Pojawia no się przed Wami właśnie. Gra bardzo przyjemna, niszczymy hordy zombiaków. Ja zagrałem dosłownie z godzinkę, więc tam jeszcze nie poznałem wszystkich tych rzeczy mechanicznych, które się tam dzieją. Ale wygląda fajnie, ładnie się rozwala te, te hordy, budowanie przedmiotów, trochę humorku dużo nawiązań do takiego współczesnego świata i to się bardzo szanuje, bo tam jedna z pierwszych rzeczy, i to powiem od razu, jest willa, gdzie my tam sobie wchodzimy i jest urządzona tak w stylu streamerskim, nie? Jest pokój streamerów właśnie. A to jest ciekawe, co powiedziałeś, mówiliśmy to też przed wejściem na antenę a propos humoru w tych grach i taka tematyka zombiaków, która powinna być <laughs> z kijem w Arschloch, Arschloch. Nie, umiem, nie umiem trochę po niemiecku. Jednak. Tak, Anschluss. Austrii. To jest bardzo fajne zestawienie tematów. Podobne było, no właśnie, nie, w 4 Blood nie było tego. No nie, nie, bardzo. tam było to takie pompatyczne. Tak. I ten, a tu jest horror klasy C, no. nawet bym powiedział chyba, gdzie te efekty specjalne kiedyś były robione tak, że to było widać, że to są efekty specjalne, ale w tym sensie, że można je było poznać, i ta fabuła jest taka gdzieś tam sobie obok. Ale bardzo dobrze się ja bawiłem się tu w takich horrorach. Dobrze, nie ogólnie mówię o tych filmach, mhm. a tu bardzo dobrze się walczy, bo nie musisz jakby bawić się w ten realizm, jeżeli chcesz dodać m, jako jedną z głównych mechanik kopanie zombie, a potem żeby to było ciekawsze, podskok i uderzenie z dwóch nóg zombie, one tam lecą mhm. gdzieś tam daleko albo zrobić y jak masz urwany kabel i tam, wiesz, lata elektryczność z kabla, bo przecież tak to wygląda na żywo, i zalejesz to wodą, zrobisz kałużę i zombie w to wejdą, to padną. Wolałbym nie mieć urwanego kabla, ja jest na swoim miejscu. I bo kałuża będzie. No właśnie. No, to trzeba zombie na to uważać. Padne. I przybiegną, tak. Dlaczego internet to szalał? nie powiedzieliśmy wam i Mariusz powiedział, że play Polska. My za... wiemy, kto za tym stoi, chciałem powiedzieć, za magicznymi paczuszkami, które dostali, dostali influencerzy influencerki, gracze, fajterzy, ci wszyscy, a w nich były Klapeczki Kubota, przepiękne. przepiękne, bo Dead Island 2 Custom no. i masa ludzi z tego powodu, ich designu, a zarazem wygody idącej w parze oszalało. Giereczka, ten zapomniałem, Steelbook, o Steelbook i parę innych gadżecików, koszulka, koszulka czapka, te, jakieś super tam wydane, super tak. zrobione. Dawno nie widziałem, żeby internet się tak dzielił tym, że, to tak, że, że przychodzi do paczkę i jest wow, zazwyczaj to jest takie przerzucane. Nie? Wiesz co, bo to są takie proste rzeczy, o których ludzie, którzy to robili... I my znamy tych ludzi z pierwszej ręki, nie wiem czy możemy na głos to mówić, ale nie będziemy mówili na wszelki wypadek, ale widzieliśmy proces przygotowania. Mamy tego swoje wszystkiego. dojście. Tak, mamy swoje dojście naocznie, bo pod ręką to wiesz takie głupoty jak na przykład y, list w którym był kod do gry i on ma stempel zrobiony z Dead Island który był kustomowo robiony to to się chwali i to o czym na przykład Fakesforge pisał u siebie na no. profilach to to jak to było wszystko spakowane zrarowane zzipowane bo dosłownie pudełko wielkości tego magazynu który tutaj Trochę leży większe tak jakbyś miał pudełko stare pudełko na jedne buty tak i tam no. to wszystko było Wciśnięte tak, że nic się nie psuło w trakcie wysyłki no. A było to ładnie spakowane Jeszcze tym takim ściankiem Jakbyście mieli zrzucić tak. taką wyspę z Odpowiedniego equipmentu do przeżycia Dokładnie Super tak. sprawa, naprawdę fajnie zrobione Fajnie, że internet szerokim echem na Instagramie Ten link, co Wam wrzuciliśmy, możecie sobie zobaczyć Tam przyjrzecie wszystkie najfajniejsze relacje I pewnie jeszcze wiele pominiętych jest Oprócz tego Twitter też oszalał I wszyscy to udostępniali Więc nie wypada Nie przyjrzeć się tej grze tak, jak Polacy rodacy, galaktusowcy. Pamiętasz, jak mówiliśmy Wam tu na antenie, wszystkim słuchaczom widzom i, 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 i czytelnikom o e-sporcie jakie e-sporty mają być oficjalnie na Olimpiadzie? Tak, mówiliśmy o tym. Te esporty sporty to nie są gry, o których byście myśleli, a raczej tytuły z kolarstwo, bowling i parę innych rzeczy. I to ja sobie doczytałem w ogóle ten temat z racji tego, że wczoraj Mateusz miał y, gość kasta... Mhm. E z sportowego Tak, z, z prezesem Esla. Chociaż nie wiem, jakie są te tytuły, nie będę dokładnie tutaj mówił, bo to te CO, CMO i te wszystkie inne trzyliterowe Gita. skróty, które tak nic tak naprawdę nie mówią, ale, ale są i gdzieś tam istnieją. I, i Ważne, jakby żeby robiły. Tak, przygotowując się do tego, szukaliśmy jakieś tam pytań. I ja sobie z ciekawości yy, chciałem, żeby gdzieś tam przekazał pytanie o to, kiedy Counter-Strike w końcu się pojawi. I przerzuciłem sobie internet, no mm -hmm. bo chciałem sprawdzić, jak to wygląda. No to pewnie nigdy się nie pojawi, bo Olimpiada ma ogólnie dość mocne restrykcje na temat tego, co można, a czego nie można, więc wszystko co. W jakikolwiek sposób pokazuje zabijanie, tak jak Counter-Strike, no to może się nigdy nie pojawić na Olimpiadzie, więc mamy zastępstwa. No to teraz słuchajcie tego. Duet Jeanning lat 96, nie pomyliłem się, i Gilbert Gilbert lat 85, wygrali we Francji turniej w Wii Bowling, organizowany przez Gamers Assembly, organizację odpowiedzialną za masę LAN turniejów na terenie całego kraju, uznaną. Parkę reprezentowała dumnie swój dom spokojnej starości. Wspaniała sprawa. I teraz mamy e-sport, Olimpiadę i wychodzi duet Julien i Gilbert, bo już jakby tak. w kraju mają załatwione, jest to reprezent crew i wygrywają Wii Bowling. No i to, i to będzie fajne. W dyscyplinę, którą wybrał, wybrał oficjalnie Komitet Olimpijski. Tak, czyli coś, na, co, do czego musisz mieć bardzo wysportowanego ducha i ciało, żeby sobie poradzić. Esport. Ja generalnie, znaczy genialnie gratuluję tej parze, bo super sprawa. To, jest, no, tak. to jest, też pokazuje, jak mówiliśmy o tym nie na, na, na niejednym wykładzie, szkoleniu, zajęciach, które prowadziliśmy, że gry planszowe. To metoda mhm. walki z demencją, czy recepta na spokojną starość, są na to dowody naukowe, a tu się okazuje, że e-sporty tak. gdzieś tam już będące błogosławione przez o, o Komitet Olimpijski też są doskonałą receptą, żeby sobie. Osta jesień życia osłodzić, a nawet mieć wyniki. No właśnie, ja myślałem, że to, to czyli gdzieś tam gry i e sport w, w domach starości pojawi się dopiero jak my pójdziemy do domów starości. Żeby to tam przyniesiemy. Nasze roczniki, tak. Yy, I gdzieś tam yy, z tej okazji to się będzie działo. No ale widać, że to wszystko już, już się dzieje, może i małymi kroczkami, ale wyjątek, który tam potwierdza reguły, czy jak to się mówi? Co jeszcze spędza nam sens Spowik i kawał roboty nam zajmuje, bo będziemy tam obecni i na pewno będziemy chcieli z wami coś ponagrywać. Mamy na to masę pomysłów, których teraz nie zdradzimy. A teraz to, co trzymam w rękę, wypatrzcie na monitory i w tym momencie przełączacie, żeby szef nie widział Pixel Heaven. Widzicie daty? Ja widzę na podglądzie. 26-28 maja tegoż roku, czyli za miesiąc z okładem i z tygodniem mhm. widzimy się w Warszawce. Chcemy pokazać Wam masę ciekawych rzeczy z dobrej naszej. I smacznej strony i zrobić jeszcze parę ciekawszych rzeczy gamecastowych. Jeżeli się martwicie, to podlaski specjały będą dostępne na naszym stoisku i nie mówię tu o nas akurat, ale no. o rzeczach, które zazwyczaj przywozimy na, na takie imprezy. To będzie nasze stoisko, nie pamiętam dokładnie numerka, ale jak będzie strefa z grami planszowymi, to będziemy obok dosłownie. Jak wybierałeś, to pewnie 69. Maryzm, zawsze wybierał. Szóstka najlepiej. tam jest, wydaje mi się, ale to było. Seba wygenerował kolejnego suchara i powiedział, że nikt wam tyle nie da, co CD Projektor obieca. A ja nie muszę obiecywać, tylko mogę wam dać już teraz. Jego zaję fajny artykuł z życia NPCA. W tym, że numerze PSX Extreme, co trzymam w dłoni już trzeci raz go dzisiaj przywołuję, jest. Jest to bardzo fajne ujęcie. Co by było gdyby, gdybyśmy wcieli się w oczy takiego NPCA przez pryzmat najciekawszych i najtłustszych historii, a że Seba jest rzetelnym gościem, więc wziął, pozbierał te takie najznamienite przykłady, te co zapadły w pamięć od nas z Galactusa, od nas z Fundacji i posłużył się nimi również w tym artykule. Zapraszamy do lektury, korzystajcie z prasy papierowej. Tak szybko odchodzi. I co, przeskoczymy sobie na newsy plansza, które trzy znowu od Patrycji z plansza pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeden wbrew pozorom nie od Johnego w tym tygodniu, a od kondiksa. Taki zuch. W zeszłym tygodniu znalazł, teraz znalazł. No, jakby więcej czasu miał w pracy. Gdyby coś, kurde, no ja nie wiem. On chyba, <laughs> chyba to trzeba. Chyba ja trzeba coś pomyśleć. Pół etatu dołożyć, bo robotę Biedny założyć. tyle robi, że hmm. już się nie wyrabia. I jeszcze research newsów nam tu robi. Dzisiaj zapowiedzi dużo będzie. Tak. Y <laughs> To zapowiedzieliśmy. Przepraszam. Odchodzi nowa gra od projektanta porządnego i sprawdzonego Brzdełka i duny Imperium, a mowa o nowej gierce Wild Tiled. West. Premiera jeszcze w tym roku. Na Board Game Geeku możecie już znaleźć y, jej podtytuł, czyli Build, Mine and Tussle Wrangle. Nie wiem, co znaczy tussle. Ja też nie właśnie. Myślałem, <tosł> <tosł> że to hustle będzie, aż wskoczyłem w link sobie, ale nie. Pewnie krótki nam może wytłumaczy, bo on y, się uczył angielskiego dużo więcej niż wszyscy inni. I wtedy ci ludzie łapią takie... Y, chwytliwe przeskoki, bo to pewnie jakiś zabawna gra słów, na którą jesteśmy za głupi zwyczajnie. Krótki teraz sprawdzę, czy jest szybszy on, czy słownik bab.la w internecie. A, no tak. I zaraz nam powiedz, to jest tassel. Y w to... tym roku pojawi się też nowa kooperacyjna gra od dwóch do ośmiu graczy, więc jeżeli szukacie czegoś na rodzinne wieczory powiedzmy, albo coś na większą grupę przyjaciół, to Dungeons and Dragons Trials of Tempus. Coś takiego będzie się działo. Bardzo mnie ciekawi znaczy nie ciekawi mnie to, dlaczego Dungeons and Dragons w ogóle wchodzi w świat gier planszowych, bo oni mają już no. największą grę planszową, no. tak naprawdę. No ale zakładam, że jest dużo ludzi, którym się nie chce zwyczajnie czytać wszystkich podręczników i składać tego dokupu i szukać mistrza gry i robić przygód. Trochę mówiliśmy tym, o tym z Mateuszem dzisiaj na zajęciach na uniwersku, jak mieliśmy o repegach klasycznych i ja właśnie wtrąciłem, że kolejna Mateusz potwierdził, mhm. kolejna edycja Dungeons and Dragons światło światłodzienne i jest to też wiedzione falą popularności, którą zafundował Netflix. Gdzie tak, ja to ja gdzieś tam pewnie. wygrzebałem, bo wcześniej miliony ludzi więcej nie wiedziały, co to jest Dungeons and Dragons. Hmm? Teraz jadł na fali, którą zasponsorował im Stranger no Things. No tak, chodzi ja. mi tylko o to, dlaczego wiesz, jakby z tej rozbudowanej takiej, no, bardziej rozbudowanej niż gra wyobraźni, się nie da mieć gry, tak naprawdę. Tak. Schodzimy w trochę mniejsze te formy, no bo gra planszowa jest tak. mocno ograniczona w porównaniu do gry wyobraźni, no ale zakładam, że właśnie ludzie, którzy dowiedzieli się o tym e, ze Stranger Things. Czy z innych seriali, bo to się dość często teraz przewija, będzie im dużo prościej wkroczyć w ten świat, niż nakupować podręczników i gdzieś tam się tego uczyć. Oby. Oby. Aczkolwiek gry, RPG, papierowe wyobraźni znowu zaczynają przeżywać drobny renesans. Może nawet zaznajomienie. zaznajomienie młodego pokolenia z nimi, bo ja myślałem, że to będzie się utrzymywało w ciepłej, dobrej i stabilnej niszy. A tu zobacz. No. Za miesiąc jeden dzień na Kickstarterze za to wyląduje nowa, hybrydowa gra od Lucky Duck Games, Into the, Into the God's Grave. Kooperacyjna gra przygodowa, lubimy, w której dedykowana apka pokaże Ci, co czeka Ciebie za rogiem Twojej urzyny, albo za lasem, albo za czym innym. Ja z reguły alergicznie reagowałem na takie gry, mhm. ale po naszych doświadczeniach z Gloomhaven, Pomyślałam, że może to mocno ułatwić. Oczywiście minusem jest, jeżeli gra wymaga na przykład kontaktu z internetem i pojedziesz sobie gdzieś na wakacje nad jezioro internet może być słabo zasięgowy, to w Polsce nieraz raz się, jak wygląda internet w Stanach albo w Anglii. Tak, tak. ale jeśli idyllę. Powiedz po prostu, że siedzisz w piwnicy grając w gry i tam nie ma zasięgu zwyczajnie. No tak. muszę kabel dociągać do telefonu i tak. go podpiąć. Nie? I muszę, muszę kultywować dobry, właściwie prawidłowy klimat. Tak. Zapach, który w piwnicy tu jest, to tutaj na przykład Paweł nam zafunduje, bo okno, nie? bo jego brak. I wiadomo, że tak to działa, ale tak jak alergicznie podchodzimy do tego typu rozwiązania, tak to zwróciło moją uwagę, bo jestem mocno zaintrygowany, w jaki sposób to może uatrakcyjnić, uatrakcyjnić tą rozgrywkę, że nie wiesz, co się dzieje w całej grze, tylko dopiero to się otwiera przed tobą, kiedy utłuszczysz tego szczura, podajdziesz dalej, to tak dalej hmm. i jak to odkrywa apka, bo ma to być całkowicie jakieś tam zamknięte od, od, odblokowywanie fabuły kolejnych przeciwników w apce. No tak, ten... To nie jest GIF to interaktywny obrazek, który wrzucili na stronę, tak specjalnie pokazuje o co będzie chodziło, bo apka ma nam mówić pod którymi żetonami co się czai, ale to mm -hmm. równie dobrze można nie podglądać żetonów po prostu. No bo w grach planszowych trzeba pamiętać, żeby nie oszukiwać siebie głównie, jak się gra w te gry planszowe i nie podglądać rzeczy. I jak rzucasz kostką, to mówisz, że jest szóstka, a nie czwórka. <laughs> Mimo tego, że wypadła o, jedynka. <laughs> no właśnie. E, więc pewnie to jest. Mr. Smith podrzuca na jeszcze, że Fenomen The Legends of Vox Machina również dołożył swoją cegiełkę do rozrostu D&D, zakładam. I poleca, poleca serial. I, serial. i, widzicie, i macie gotową polecajkę na ten tydzień. Oprócz tego, co ja już w kółko oglądam ze starych rzeczy. That sells the Rogue. Light Board Game od Scorpion Maski. Zmierza na Kickstartera. Start kampanii 16 maja. Dead Cells, e, dobry ROG Light na Switcha był też. i był też na PC-ty. Tak. Jestem ciekaw po raz kolejny, jak z materią rog poradzą sobie twórcy planszówki. No właśnie, bo to znowu ma być koop, bo jest to już napisane. Za dużo nie wiemy jeszcze o tym, co tam się będzie działo. Ciekawi mnie też, bo Scorpion Mask raczej słynie, to dużo powiedziane, robią takie prostsze, familijne gierki. No więc pokazanie tutaj Rogue aczkolwiek na pudełku jest napisane Game. Lightboard Game. Doble. No, zobaczymy, co to będzie z tego wyjdzie. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jakby, czy jest aż taka duża przyjemność zgrania w roguelike'i. W ogóle, jakby nie, w sensie planszowa. Nie no wiem, jak to rozwiązać. Składanie mapy i rozkładanie od nowy, jak się, macie się, no bo jakby tam się ginie, nie? O to hmm. chodzi w tych grach. Dużo umierasz, jesteś coraz lepszy, zdobywasz power-upy, jesteś coraz prościej grać w grę. No właśnie, jak to przenieść na planszówkę? Jak co będę musiał żetony tasować hmm. co 15 sekund, i bo się wywróciłem i rozkładać od nowa, to nie będzie mi się przyjemnie grało w grę. Ale jak zapisujesz progres? No bo skoro w roglajkach, roglajkach co ran masz jakiś progres. To jak to rozwiązać w plaszówce? No ciekawe, czy dostaniesz papierek po prostu i będziesz sobie zapisował. odblokowałem miecz. Mam go. Mam. Zdrap. Tak. I, i no właśnie. No dzisiaj te zdrapki mogłem, to... Jest... Dzisiaj nie mogłem sobie przypomnieć na zajęciach, jak y, tytuł nosi gra Siewcy Busz. Siewcy Busz. Dzięki. Już mówiłeś o to. Studenci powinni wiedzieć, trzeba ich opierdzielić. Tak, no i, no, a już myśleliście, zaliczyliście, podziękujcie Maryszowi. Mówiłem że trzy razy. Riot Forge, czyli Riot Games, czyli taki... Publisher, który wyrósł z Riot Games do robienia gier z zewnętrznymi studiami, a w tym konkretnym przypadku ze studiem Digital Sun. Z jakiej gry znamy Digital Sun? Nie wiem. Pixel Art też na Switcha. Biegasz Nie, Nie gram w takiej gry. Biegasz po dungeonach. <grym> a Ktoś... dobra, ja mam nawet <grym> Ściągę <tutaj>. <grym> <grym> Biegasz po dungeonach i. <grym> Mogę po, się popisywać po, w ogóle. Po ściągnąć. Tak. I zbierasz rzeczy, a później sprzedajesz się w własnym sklepie, co rozbudowujesz. Bardzo do mnie dotarło. Mowa o Moonlighter. Gram na Switchu. I tym samym tropem poszedłem w przypadku tego tytułu, a mowa o Damage Seeker A League of Legends Story. To jest action RPG, to nie jest rogal, raczej pixel artowy, fabularny maraton poprzez historię w wiadomym świecie. Na razie zdążyłem pograć w moim jakże standardowym tygodniu pracy, czyli od 8 do 23, mm. parę ładnych godzin. I powiem ci, że jest fajnie. Jest to ładniejsza Children of Morta, jeśli chodzi o design graficzny, okay. tak jak mówiłem dla Bacona przed audycją, gęstszy Pixel, a nie także tego, wygląda super, co się przekonałem na handheldzie też płynnie działa niż na telewizorze, chciałem powiedzieć desktopie i tym tropem idąc gra jest na wszystkich platformach, więc kupiłem ją na Switcha. Mm -hmm. No bo to jest grać. taki tytuł, który nie wymaga za dużo tam wodotryskowych grafik. Tak i spodziewałem się, że mogą niechcący jechać na franczyzie lolowej i odcinać tego kupony, ale te jakże Riot Forge nowe pokazało, że lepiej zatrudnić kogoś, kto dotrzyma ich jakości. Gra się przyjemnie. To jest w ogóle ciężka sprawa, bo na tej franczyzie ciężko jechać. Dużo ludzi jest zrażonych do lola ogólnie i wszystkie tytuły, które wychodzą z, ze stajni Riotu, no, no patrzą na nie tak... To wczoraj była właśnie o tym rozmowa i Konzik z Baconem mówili, że oni na przykład nie trzymają się lora, bo jest to dosyć płynne. Raz bohater taki, mhm. raz taki te relacje ciężko między tymi bohaterami opisywać, bo mogą to zmienić. I W momencie, kiedy ta franczyza się poszerza, mhm. wychodzą inne tytuły, no to już świat musi być spójny, nie no możesz tak. sobie tego zmieniać. Zobaczymy jak tutaj, tyle ile pogram gra się bardzo przyjemnie. Zobaczymy czy gra jeszcze pokaże pazurki, jest to single player, więc w multi nie poszalejecie. I tyle. Jeżeli jest to porządny tytuł, to, to spoko. No. Jedno co to słyszałem to, że gra może być krótka po prostu, ale to... Jak jesteś streamerem, będzie... który od premiery gra w nią non-stop dwie doby, to może być. My nie, nie, mamy nie chodzi mi pod względem odblokowań rzeczy, bo tam Aha, masz okay. jakby dzienniczek My, i no tam no. co to spotykasz, to tam po paru godzinach większość jest odblokowana, ale po paru godzinach to single playerowa gra, nie? No też nie ma co się spodziewać aż tak. Na pewno, na pewno jak rzecz. będę miał więcej niż 25 godzin na liczniku, to Wam to na antenie zaktualizujemy, jak to wygląda i czy te gry w loże rajotowym... Y League of Legendsowym się bronią. No i co? I Jeżeli chcecie poznać inne gierki, niekoniecznie pixelartowe, to Nintendo Switch Indie World Showcase. Coś takiego. I żeby zaintrygować naszych słuchaczy, którzy nie mogą się posiadać z niecierpliwości odnośnie tego, co powiem zaraz, to ja zacznę od końca, czyli od wniosku. Wniosek, społeczność twórców Indie, jak widać, aktywnym i oficjalnym wsparciu przez Nintendo, bo ten showcase taki był może moim zdaniem wydłużyć żywotność tej konsoli, bo te giereczki, które, o których zaraz powiemy, spokojnie pokazują, że jeszcze podziałają i pogracie w nie sobie rok, dwa. No, to większość premier i zapowiedzi dotyczy tego roku i kawałku przyszłego chyba, więc elegancko sobie to udźwignął. A co najważniejsze i moim zdaniem w świecie gier ważne, my jeżdżąc po targach, to widzieliśmy na żywo i już to powtarzamy od końca 2.0, 2.2 i teraz, tu jest życie. Tu jest odwaga i kreatywność dla tych twórców. Można zrobić coś nietypowego, coś odjechanego graficznie, z jakimś pomysłem fabularnym, a niekoniecznie taki niewolniczy uroborost pomysłów Triple, a właśnie zaraz Quadra E. No, jak nie masz 40 milionów budżetów do, do tego, że musisz je wydać i to musi się zwrócić, to masz sobie się bawić. Nie? I to jest, tak jak mówisz, dużo ciekawsze decyzje mogą z tego wychodzić. I rzeczywiście to widać, bo to nie jest tak jak teraz w Triple albo masz jakiegoś szuterka z lekko zmienioną mechaniką, albo RPG, mhm. bo to głównie są rzeczy, które są teraz tworzone tak naprawdę przez Triple bo no, bo tak, no, jakby nie ma, nie wydaje mi się, że było dużo więcej gier w innym klimacie robionych jako Triple Ale nie ma tam nic odkrywczego. No tym mówię, bo robisz to samo w kółko. I no. od tej pory długo właściwie A, nic. Ale Disco Elysium to też był rzut taki bardzo ryzykowny, i to też i to też nie indie był Triple no właśnie, no. praktycznie, może nie. Może nie Indii, no bo Ansh, nie wiem, czy to była pierwsza rzecz Ansharów. też nie wiem. No, nie zresztą, no ale to, to nie był AAA. nie. No, y tutaj jadąc po kolei: Mineko, Night Market, animacja rysowana 2.5, to ibyś nie narysowana ręcznie, zbieranie kwiatków, pielęgnowanie ich, sprzedawanie ich, rozwiązywanie zagadek na wyspie. Już 26 września. Następny tytuł: My Time and Sandrock, przygoda 3D w post Apokaliptycznej pustyni, którą musisz odbudować ręcznie. Przygoda, budowanie domu, nawet urządzanie domu, a nawet questy. To tak, jakby ktoś wrzucił trochę Minecrafta, tak. ale bez kwadratów. Trochę Deep Galactic, trochę Farmvile'a, bo też tam się uprawia no. i to wszystko naraz. Ja to Ci powiedziałam, że tak, kurde, no wow. Nie? Takie też szalone natyżą. rzeczy właśnie też się pojawiają i to są często mieszanki różnych ciekawych rzeczy z gier, którym wyszło. A ten tytuł pokazuje, że nie boją się ryzykować. No, zobaczymy, robimy, lato 2023, przekonamy się co dalej. O, następny tytuł, Plate Up, trochę Overcooked, a trochę jak sami nazywali, bo ja to nazywałem simem Twojej własnej restauracji, ale oni jeszcze musieli w to, to było trochę roglike na no serio, w tej grze do czterech graczy, koopik, październik 2023. I tutaj przewaga mi się wydaje nad Overcooked, jest taka, ile dobrze wywnioskowałam tu z trailera, trailera, traileru, że ty możesz tą restaurację gdzieś tam sobie budować, planować, a nie przechodzisz takie mapy zręcznościowe kolejne. Yy, no tak, że ustawiasz całościowo. A wydaje mi się, że na Steamie to było. Czy to już jest? No. I 4 co, sierpnia. Co właśnie. fajne, i w tym całym. Ale to już z kastów jest gra. Ostro. O, widzisz, to nie wiedziałam. I co fajne w tym streamie, że każdy mówił w swoim e, ojczystym języku, i były napisy, i tak samo Kaliko, adaptacja planszówki na ładnie narysowanego wieje. <laughs> Bardzo mi to zaskoczyło, bo nie wiedziałam. Mogliśmy to w newsach planszówkowych powiedzieć, ale mówimy teraz. Też Polacy sobie cyk, nawijają. Giereczka super narysowana, bo taką plastyczną, bajkową kreską, bym powiedział. Tak. Kotki sobie chodzą po tych e, paczach, które, po tych kocach, które robisz żeby sobie chodziły i zaskoczenie. Bo My właśnie myślałem, skąd kojarzę. No to, tak, Mariusz, to, to gra, z proszę, grifem, mamy no. W mamy. Ludzie grają. <laughs> no i twój ulubiony gatunek następny jest. Tak, Rift of i to druga część po Crypto of Rytmicznych gierek, w których robimy różne rzeczy, żeby walczyć ze złolami przyróżnymi i to doczekało się kontynuacji, co też mówi o tym, że pierwsza gierka im wystrzeliła bardzo dobrze. Następna gra, czyli A little to the left, cupboards and, drawing and draw drawings. Drawers. Drawers. To jest niesamowita rzecz, która jest trendem w ogóle na TikToku teraz. I filmiki z tego, jak urządzić swoją szafkę na sztućce, na słodycze, na coś tam, to mają milionowe zasięgi. I o tym jest też gra. Ten pomysł pokazuje, że odwaga indie deweloperów, oni w tańcu się nie certolą. Tak. Po prostu masz grę, w której sprzątasz w szafkach i tu masz DLC. Które ci pozwala też ustawiać zastawę do kawy mm -hmm. i składać sztuce. Wow! Znaczy, o wiele to lepszy pomysł niż niektóre te takie simulatory przeróżne, które można odmieniać przez przypadki. Tak. Tylko kurde, no. Jak dużo osób chce grać w sprzątanie? A w Animal Crossing? No, ale Animal Crossing Wydaje mi się, że to jest taka gra dla ludzi, wiesz. którzy chcą, jakby wiesz, wycilować sobie przy Gierce, nie? No. No, bo to tak samo był symulator pakowania jakiś czas temu. To znaczy, też było fajna... z Nie, nie. <grym> Domu. Fajna indigierka, która gdzieś tam sprowadzała się do tego, że musisz układać rzeczy w swoim pokoju, nie? No i to jest takie odprężające. I cofamy. Tylko najgorsze, że cofamy się trochę wiesz. Y... Może prawie powiedziałem, cofamy się wstecz. W rozwoju chciałem powiedzieć, bo Mariusz, dzieci. Weź ty w stanie obrócić się o 300 tak. stopni. Bo, nowe bo, bo dzieci znawia. po prostu się uczą tego, żeby wiesz wkładać kwadrat w kwadrat, kółko w kółko, nie? I tam wciskać. A, a tu jest to samo. Pytanie, w jakim wieku ty się nauczyłeś wkładać kółko w kółko? Nie, wiem, nie rozmawiałem o tym na wizji. A później kiedy. Z naszy byłem że, opóźnionym dzieckiem. Że kwadrat też nieźle. No. A potem ty zostajesz otworem. Do świata. Tak. <laughs> Takie to życie. Shovel Knight, Pocket Dungeon Puzzle Sparks DLC, <laughs> pokazuje, że Tetris, siłą, <laughs> bo bardzo podobnie gierka wygląda w ogóle nie przypomina Shovel Knight, w którego mogliście grać czyli platformówki, tak naprawdę, w 2D, dość ciężkiej. <laughs> Cult of the Lamb. Grałeś w samolocie, jak lecieliśmy do Paryża? I grałem. Teraz jest I... Relics of the All Fate update. I dodatek dodający masę kontentu do hitowej gry z zeszłego roku. Nie wiem, tych wszystkich opcji nie znam, bo nie grałem w to. Widziałem, jak Mariusz gra i powiedział mi to i owo. Gieraczka jest hitem, więc nie dziwię się, że to podtrzymują. 24 kwietnia, czyli za 3 dni, będziecie mogli dodatek sobie zassać. I tutaj jest następna rzecz: Animal Well. Platformówka pixel artowa, polegająca na rozszyfrowaniu różnych zagadek, niezbędnych do rozwiązywania, aby iść dalej. To jest później w tym roku. Jak to zobaczyłem, to taki. Pixel art, ale nie taki art, tylko taki pixel. Tak, taki. Grał na starym akwarium, stare, tak. stare gierki, właśnie. Albo jak pamiętasz, jak byliśmy w Paryżu i to był ten Jaguar wirtualny, gdzieś No właśnie, tak, tak. tak. Taki pixel. Dosyć no. mocny, że to nawet moglibyście na kalkulatorze wyświetlić, ale z pomysłem. Nie zrobisz, nie, nie z regatki, i cały czas każda propozycja to jest, kurde, fajne, coś oryginalnego na zasadzie. Świeżego, że? Tak. No we wszystkie gry może bym się nie zagrywał, ale z chęcią bym wszystkie tytuły z tej listy zdecydowana większość po prostu sprawdził. Chociaż trochę sobie właśnie tak. zobaczył, bo one odbiegają od takiej koncepcji, jak choćby na scenach graczy Crime O'Clock, rysowana komiksową dziecięcą kreską. Gra eksploracji, w której celem jest rozwiązanie ponad 40 spraw. Podróżujemy sobie w czasie, w tył i w przód, no i musimy dowiedywać się, jak przy różne morderstwa, bo to głównie się tu dzieje. Tak, i później ta kreska też się zmienia, bo jak jesteś w przód, to masz na przykład taką tak, trochę sci-fi albo wstecz taki detaliczny rysunek i wszystko podane w tej takiej właśnie Trochę infantylnej oprawie, ale jak to się rozwija, jest super. To też zwróciło moją uwagę właśnie, jeśli chodzi o ten design graficzny. Tak, bo tam muzyczne jeszcze są zagadki jakieś takie przeróżne, powrzucane, więc to może się nie znudzić przez no, te 40 Tesla gra dwójeczka, Tesla gra zremasterowany, dobrze znana planszóweczka, w, te, w której roz, znaczy nie gra planszowa, tylko platformówka o to chodzi, w której rozwiązujecie zagadki badając mocą elektryczną w antycznych, nordyckich krainach. Dostępna od poprzedwczorajszym streamie, czyli możecie się tym cieszyć. Shadows, Shadows over Loafing. To jest gera, która w ogóle nie jest pikselartowa, i nie można powiedzieć nawet, że to jest infantylna kreska. No. Tylko jeżeli pamiętacie taki komiks kiedyś był Losuks, to, to. to dosłownie w tym stylu jest to narysowane. A gra sprowadza się do tego, że jest zrobiona w klimacie papierowego RPG osadzonego w latach XX, XIX wieku XX wieku, tak. I to też jest już dostępne, jeżeli chcecie sobie. To już jest dostępne. Tak, kurde, chyba trzeba wziąć, bo mnie to ja się niesamowicie podjarałem, Bo to jest taki papierowy RPG, który ktoś próbował zakląć w grę i dosłownie narysować, <grym> jakby tak. to niż gry teraz ręką rysował. Jeszcze z lapstikowy tak. dowcip, że tam, nie wiem, walczysz wiadrem albo z wiadra robisz hełm. Blasphemous, dwójeczka sequel slasherowej platformówki Ala Castlevania w tym roku. Tutaj pixel art oczywiście nie dodać nic ująć. No, wygląda bardzo podobnie w ogóle do pierwszego Blasphemous. Ciekawi mm. mnie, co, co zostało zmienione. Nic. <laughs> A to było fajne, te Oxen Free dwójka Lost Signals. To jest platformowa przygodówka w grafice widzianej z boku, trochę rysowana, trochę 3D generated. Zagadki, zjawiska nas przyrodzone, horror, wszystko w jednym, 12 lipca. Fajne połączenie różnych metod tak. designu. Tak, I sneak Piki przelećmy, bo to już tego było e, tak rzucone. Paper Trail, Little Kitty, Big City, to jak zrobić, <laughs> <laughs> jak zrobić tego? Stray na Switch'a, uh. Chance of Sinar, Brotato. Brotato. Brotato, Escape Academy, The Complete Edition, Five Nights at Freddy's Security Bridge, Bomb, Rush Cyberfunk. Dokładnie. W wnioskach mówiliśmy i. Tutaj jest taki newsik, który mam na bieżąco apteizujemy. Graliśmy namiętnie w alfę darmowego weekendu Dark and Darker. Z powodu sporu prawnego autorów gry z wydawcą, to jest w ogóle konkretny ciekawy case, który no. będzie precedencem, skutkującym nieobecnością tytułu na Steamie, bo już go nie ma w ogóle, bo się sądzą. Tak. Twórcy tego sieciowego Dungeon Crawlera poprosili fanów o testy i tych wszystkich, wszystkich którzy chcą, chcą wziąć udział, o ściągnięcie z torrentów. Dokładnie. Sprawa wyszła na jaw, zaczęli się dalej kłócić. O, z link udostępniony przez Iron Man to Studio na Discordzie zniknął i na Twitterze został szybko też to usunięte, więc studio postanowiło to obejść. W konsekwencji również na Discordzie poinformowali o nowej instrukcji obejścia tego problemu i pobrania gry. W <grych> jakich, cza jakich czasach żyjemy? Śmieszna sytuacja, bardzo szczególnie, w ogóle to jest dziwne, bo ta gra sobie dobrze radzi. Dużo ludzi yy, w nią gra, dużo ludzi ją ogląda oni w ogóle zrobili nową mapę całą o. nowe rzeczy nowe czary są yy, i nowe umiejętności dalej jest da tak samo Łatwo pokazałem słów? Tak, tak. No to jakby to się nie zmienia akurat w, ty, w tej grze. Dużo fixów i widać, że do serca sobie widzieli, to co się działo podczas otwartej bety, w którą tak jak mówię, zgraliśmy czy tam Alfy, zależy co to było, bo to już teraz ciężko rozróżnić, jak te gry wychodzą, bo to alfa beta gama. Tak, jest nieskończona jeszcze, ale można było w nią pograć, a może to jest takie najprostsze. I normalnie streamerzy sobie widziałem też grali w tą gierkę. Więc da się w to grać na początku serwery były tylko w Brazylii. Więc lak był hmm. niesamowity. Potem to weszło wow. gdzieś tam, już oczywiście, te wszystkie, które były poprzednio. Więc może udało mi się coś tam dogadać, aczkolwiek na Steamie dalej nie ma z tego, co wczoraj widziałem. Postawił mu kufel dużego zimnego stałta, że te zawirowanie prawne wokół tytułu i trudniejsza dostępność może przyczynić się bardzo dobrze do PR-u tej gry. Oczywiście, że tak. To była jedna z wyżej, jeden z wyżej oglądanych tytułów ostatnio. O, no właśnie. No, to zobaczymy, co, jak, jak sobie z tym poradzą. Będziemy was informować. A wiesz, dlaczego nie pograłeś w Quidditch for Hogwarts Legacy? Wiem, bo już się zapisałem. Do testów. No, Mariusz już się zapisał do testów. Warner Bros. Games i Unbroken Studios właśnie zapowiedzieli Harry Potter Quidditch Champions. Planowanego terminu nie podano. Wiemy, że zmierza na PC i konsole oraz mamy trailer. No. Po co zrobić porządną, tłustą grę z wszystkim, jak można to podzielić na pięć? To mi się przypomina ten mem, gra kiedyś. Tak. Hamburger DLC, frytki DLC napój, gra dziś. Tak, szczególnie, Kotlet, że... No właśnie, DLC wszystko tak trzeba dokupić. Szczególnie, że giera jest wydawana przez tego samego wydawcę, przez Pottery Games. No, mogliśmy to mieć tam, ale nie mamy, bo za, po prostu dało się tam to wrzucić. Co kupisz, jeżeli będzie dzielną grą, żeby tylko się konieczować? Nie, chce mi się chyba, bo ja mam, to będzie online, ja mam gry, w które A. mogę grać, nie? I to to mi się, niespecjalnie mi się chce uczyć jeszcze jednego tytułu, w którym będę słaby. <laughs> to ja sobie proste. ostatnio uświadomiłem w darmowym Battlefieldzie 2042, że nawet sprawdzam, jak włączysz cross-platform i wyłączysz. Tylko tam z prostego mm -hmm. powodu. Jak włączysz cross-platform, to nawet nie chodzi o celowanie, bo mniejsza czułość celowania, którą mnie uświadomiłeś, że może być bronią, mm. pomaga, ale nie, pomaga, nie pomagają gracze PC, owi gdzie jest po prostu bardzo dużo wysokolevelowych kąt. Bo A, to no tak, A na po prostu mają lepsze plusy. statystyki lepsze coś staty tam, nie no, bo tam to można tak się robi i tyle, ale Heroes of Might and Magic trójeczka ma bardzo dobre statystyki, ponieważ otrzymali prezent niesamowity od Archonów, Archon Studios, którzy zrobili planszówkę i gra jest cały czas na fali, cały czas mówi o trójce przypominam. VCMI to mod do gry, który niedawno otrzymał największą aktualizację 1.2.0 w swojej 16-letniej historii modu jest to praktycznie samodzielna gra, która wprowadza ten legendarny tytuł we współczesne czasy od całego interfejsu, a na grafice kończąc. Trójka, nie? Czwórka, piątka, szóstka, trójka. No to jest wow. Nic I... dziwnego, że idą za czasem po prostu. I mamy informacyjnie, zacznę, Mariusz skończy, he Diablo 4 w statusie Gold, co oznacza, że do daty premiery może, możemy spać spokojnie i czy może raczej znamy przypadki w historii, gdzie to była tylko zasłona dymna, a patch Day Zero był ogromny? Pewnie Cyberpunk. Znamy. <laughs> <Benc>. Nie <laughs> to będę to... szukał nowego no hotelu, tak. bo ten jest naj... najzabawniejszy z nich wszystkich. Jak to powiedział Seba, przypomnę, nikt ci nie da tyle, co CD Projekt Red obieca. I ja sobie pomyślałem, tak to już premiera, tylko czekamy, zacieramy rączki, gramy w inne tytuły, a tu Mariusz mi wyskakuje, że był dev stream i oglądał, a ja nie. Był dev stream z Diablo 4 przypomnę Tak, ta z Diablo 4. Czego się dowiedzieliśmy? No Najważniejsze rzeczy najpierw sobie przeskoczymy, bo to, to jest chyba ważne, że będzie beta kolejna 12 maja. Stres testy tak naprawdę, bo to ma sprawdzić, będzie od, dla wszystkich. Będzie można sobie pograć, każdy będzie mógł sprawdzić. Pierwszy raz chyba w historii Blizzard chce sprawdzić, czy im serwery wytrzymają premierę jakieś gierki. Ale przecież to by miało być sprawdzane teraz już, podczas no, tych Było, było co ale sprawdzą jeszcze raz. Ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch jakby dla samego Blizzard'a po to, żeby ludzie pamiętali o, wiesz, o Diablo. Jeszcze trochę kupili preorderów, bo to było mówione przed streamem i po streamie, mhm. że można sobie QR-kodem wejść i kupić, ale jak kupicie te wyższe wersje, to będziecie mieli wcześniej, bo tak to nie będziecie mieli wcześniej, więc to pewnie będą sprawdzali od 12 do 14 maja, od 12 godziny naszego czasu. Będzie beta, znowu będzie można grać tylko do 20 poziomu, wciąż ta sama pierwsza kraina, którą będziemy mogli sobie sprawdzić. A czy progres z tamtych betonów został. Nie, zosta nie no ma. skąd? Nie, nie, nie. To jest kolejna beta od po tej becie też nie będzie progresu. Nie, nie, chodzi mi o to, czy z tamtych dwóch bety co grałem. Wyczyszczone graliśmy, jest. To już jest wyczyszczone. Tak, okay. tak, tak. Wszystko jest normalnie czyszczone. Ale mi się tak trochę już nie chce. No to y, może ci się zechce, bo jest mądrze pokonanie World Bossa, bardzo ładne. No właśnie widzę, bo w tych notatkach coś, coś poczynił. Tylko, no jakby. Mm, zaraz premiera, pewnie no. tak pogram, żeby wam powiedzieć. Ale tak się trochę boję już tego pierwszego aktu się na pamięć uczyć. Pewnie szybko zapomnę. Jak jeszcze pewnie masz jakieś klasy postaci, które możesz sprawdzić. Dużo rzeczy jest pozmienianych w ogóle. Ja tych nie zapisywałem, tych rzeczy, które oni zmieniali w klasach postaci, bo tam jest tego cała masa i to przeczytanie tego to by, to by długo wyszło. Poza tym, tak jak Krótki pisze, nie takie zaraz do tego czerwca rzeczywiście. Po drodze jest jeszcze Zelda, przypominam. To ja Ci tylko powiem, że jest Couch Co-op dla konsol. Był na... Xboxie, bo graliśmy z kumplami. Na PS nie było. Wcale mnie to nie przekonuje, bo grając z Sandrunią w Deep Rock Galactic i też w to, tylko że ona grała na czwórce, więc czasy ładowania się były mm -hmm. ogromne. Fajnie jest grać oddzielnie, bo nie trzeba mieć na jednym ekranie. To prawda. Można I sobie do miasta wrócić. Można więcej rzeczy zrobić. To spoko, na pewno sobie testujemy. O, to, to można ztestować. Klasa, której nie zyskałem nie, nie, gra nie w ogóle, bo Sandrunia grała, to Nekromanta. Mm -hmm. A nie zmaksowałem. Chyba nie zmaksowałem Barbarzyńcy, ale nie dam sobie nogi toporem obciąć. Hmm. I rogala. No to będziesz miał czas na to. I, a i mają być, takie jak już podczas prawdziwej gry. I to bym chciał sobie sprawdzić tak. z ciekawości, tak. jak to będzie wyglądało. Do tego wszystkiego, bo to jest tylko o Becie, to, co mówiliśmy. Mm, było trochę informacji na temat tego, jak będzie wyglądała gierka i że wzięliście jej do serca y, słowa graczy bo jak widziałeś te tiery, tiery, które można było sobie wybierać światów, to nie będzie tak, że my je możemy wybierać od początku nawet na starcie. Będą specjalne dungeony, które trzeba będzie przejść. Ale mówisz o tych tierach będących poziomami trudności. Tak. Czyli jak tutaj od razu zaczynaliśmy od dwójeczki. Dwójka będzie jakby odblokowana. Okay. Wciąż. Ten kolejny tier będzie możliwy dopiero od momentu, gdy będziemy mieli 50 poziom. Znaczy nie musimy tam wchodzić na 50 poziomie, ale to będzie dungeon, który ma fiksnięty poziom mobów. Czyli moby zawsze będą na 50 poziomie po to, żebyśmy sobie nie weźli na dziesiąty poziomie i, to z, i, mhm. i zrobili mm, całego tego kontentu. No i z tego, co mówił y, tam ziomek, który siedział w studiu, oczywiście ciężko jest powiedzieć, czy mówił prawdę, czy nie, no, bo siedział z, dewa, z dewami, ale z drugiej strony potrafi grać w te gierki. To mówił, że poszedł na 45 poziomie i dostał po dupie, tylko, że grał też druidem, więc różnie to może y, z tym być. A ile tych tierów ma być? Cztery. Cztery, właśnie. Cztery i trzeci tier daje Ci możliwość, jeżeli będziesz grał w trzecim tierze, to będziesz miał większą szansę na sacred przedmioty, a w tym czwartym tierze jeszcze Ancestral, Aha. które będą się tam pojawiały. Do tego Moby się inaczej w ogóle zachowują, i to jest fajna informacja, bo te tiery sprawiają, że nie tylko Moby mają większy HP Pool i zadają większe obrażenia, tylko mają nowe ataki na przykład i coś z AI im się zmienia. Dziwię się, się bo napisać, że po prawo nie trzeba już backtrackować, to trochę trzeba było się cofać, ale mi się wydawało, że taki trochę nieuzasadniony. Zarzut, bo dało się przecież cofnąć, klikasz na początku na mapie ten ten. Nie, i... nie, nie będzie takich głupich dungeonów, że biegniesz środkiem, wpadasz na bramę i musisz pobiec w lewo, cofnąć, w prawo i cofnąć, i zanieść dwie rzeczy do, do, do jaskini. Jestem trochę przeciwny temu rozwiązaniu, bo to już takie jest McDonaldo z McDonaldyzowanie gry idiot odporne. Jeżeli coś się będzie działo po drodze. Bo wiesz, jak zabijesz moby w jedną stronę, to w drugą już nie masz mobów. Okej. Okay. No ale to jest sensowne. Skrzyżowanie to może No zobaczymy. No tam ma to być pozmieniane. Porobili jakieś tam różne paterny tego wszystkiego i wybierali to najlepsze podobno. I to ma się y, pojawiać. Y, dużo legend w ogóle będzie legendarnych przedmiotów i mówi też o tym, że nie wszystkie fiksy będą od razu wypadały, więc to też jest. Całkiem spoko opcja. Oczywiście poprawiony wygląd opisów w itemach. Eee, tak jak krótki napisał Posłuchali graczy i zmieni, zmienili czcionkę Trochę tak Bo to na komputerze było pierdliwe strasznie No ale to co oni mówili muszą dopasować Do komputerów, telewizorów uh -huh. i wszystkich różnych konsol Ale też to ładniej wygląda w końcu Bo to jest pogrupowane i, I mamy silniki I widzisz te procenty A wcześniej to było wszystkim tak takim, no. To jest itemek, tu jest 50 prefiksów e, i sobie patrzcie e, co jest ciekawego. i tem jest Diablo dwójki w ogóle będą. Okej, okay, ale te wszystkie... Tak? No. Za super. Ale te wszystkie rzeczy, które mówisz, jak rozumiem, będą wprowadzone nie w tej becie, tylko już, już w, w becie. final, już w tej becie. I my będziemy grali już w gierkę, która będzie na wyjście, na rilisie To jest już okay. gold status to wszystko. To, to, status. No to, to, ma tro... to czy oni dają ten gold status do grania już w tej becie? Powiedzieli, że będą y, będzie się minimalnie różniła okay. więc zakładam, że battle passy po prostu wejdą. Mm -hmm. I o tym też będą mówili na początku następnego miesiąca, będzie kolejny dev stream. O battle passach, ale do tego sobie jeszcze. I jak się nastawiasz przyjemnie. do grania w tą betę? No, ja poogram pewnie, znaczy sp spróbuję tego Monta chyba zrobić po prostu. Hmm. Bo to mi się wydaje takie, no wbiję sobie, chcę, chcę zagrać druidem, zobaczcie, jak on wygląda, bo to jest taka duża decyzja, nie? Bo jak on będzie dalej upierdliwy do grania zwyczajnie, to się nie będę oszukiwał i wybiorę inną klasę po prostu. Mi Druidem grało się całkiem spoko, jak tam złożyłem zestaw skili. Mam wrażenie, że był trochę bardziej kruchy. Tam powiedzieli, że barbarzyńca też ma mieć chyba odporność Tak, resisty poręcie. mają zmienione i autoataki są pozmieniane w jakiś tam sposób. Też nie mówili konkretnie o co tam chodzi, no ale to są główne rzeczy, które były bufowane w tej gierce. Więc jeżeli to wszystko ma się wyzerować, to może faktycznie spróbować magiem, którego chce sobie zrobić na początku mina, no. dojść do tego World Bossa. I chociaż tyle zrobić. No właśnie, ja bym sobie zrobił. Myślę, że no, tego bossa sobie zabić. To byłoby spoko, mówili też dużo rzeczy, ale chyba nie będziemy wszystkiego mówili. Nie, no nie ma sensu. Yy, Podzielimy tak. Podzielimy się wrażeniami, opiniami naszymi, i internetu, po tym jak już to będzie za nami w maju. Ale jest fajna rzecz, którą mogę ulec. ulec. Oh yes. ulecieć. ulecieć. Ulecieć waszej uwadze, przemknąć umknąć. między oczami, uszami, umknąć, to jest te słowo, które wreszcie znaleźliśmy. Co jest godne do polecenia jako przerwa ze smartfonem w ręku na muśli Neptuna, albo po prostu podczas lunchu w pracy, albo jak kładziecie się spać i chcecie zasnąć. Mighty Doom miało swoją premierę mobilną 21 marca 2023, i mówię tutaj o wersji 1.0, która była grywalna w Google Play i na iOSach mobilnych. A od połowy kwietnia, jako pełnoprawna działająca gra, cieszy się powodzeniem w wersji 1.01, i wtedy mam wrażenie, że zaczęli to bardziej reklamować. Mm. Na czym to polega? Biegasz sobie tym protagonistą dumowym, szczelasz do potworków z automatu. Przy okazji dobrakowej jest skile, przedmioty. Na razie agresywnej monetyzacji brak, nie uświadczyłem jej, co mi się bardzo spodobało, a fan z tego jest spoko. Czyli... Tak, to agresywnej monetyzacji brak. W sensie tam wszędzie pokazujecie, żebyś coś kupił. Ale nie, nie pod. Pojęciem agresywnej monetaryzacji rozumiem to, że żeby mieć jakiś fan z tej gry a, okay, w małych dobra. posiedzeniach, to muszę coś czaję, kupić. Czaję, czaję, dobra, dobra, robię, dobra, dobra, dobra. To tak, to rzeczywiście. Robi, a mogę czerpać sobie zabawę i, i dokupić, nie? No tak, ja już się przegrałem kiedyś, bo Archer IO, jeżeli kojarzycie to z bardzo podobnym tytuł, w tej samej koncepcji tak naprawdę, mm, więc wystarcza mi tej energii na rany, która tam jest mhm. i, i tego nie muszę dokupić. Dokup Kupować, a można też. Można nawet za te, te no. takie co da się kupić za pieniądze, kryształki, to i tak je dostajesz. Tak, Więc tak, możesz tak za okay. te kryształki dokupić, i jak potrzebujesz bardzo dużo grać pod żartole, no to, to chyba raczej to nie sparty. jest taka gra. No. Chyba, żeby siedzieć i tam 8 godzin w nią grać. Tylko odpowiem jeszcze do czatu. Mówili no. o balansie, pozmieniali dużo rzeczy. Jak wejdziesz na Twittera Diablo, to tam jest taka, taki duży artykuł. I tam jest rozpisane, co do nekro, to nie wiadomo, bo jakieś tam są zmiany. Zakładam, że wyłączyli ten blot misk Tylko który to też takie info. trochę gadanie, bo tak. Mm, pierwszy weekend bety czarozi kosi wszystko, drugi weekend bety dodali nekromaty, Durita, nekromata kości wszystko. Po prostu ręcz klasy były za mocne względem nieręcz klas. No i nekro miał ten głupi motyw, w którym był nieśmiertelny po prostu. Mówili, że czas. na pewno znerfią żywotność kościotrupów. Że już nie będą takie, że będą częściej no. ginąć, co ma tam mm. trochę przynerfić nekromantę. I tak zakładam, że tę grę, po pierwsze, będą balansowali do premiery czerwcowej, po drugie, będą balansowali bardzo mocno przez pierwszy sezon. I nie ma co tu się nastawiać na jakieś uber Ultimate i nie buildy. Tak. W ogóle jedna, jeszcze jedna rzecz jest taka, że mają być nie tylko sezony, czyli, że wiesz, jakby resetują ci grę i zmieniają jakąś tam mechanikę, tylko lore mają dorzucać w ogóle, jakby całą opowieść rozszerzać. Trochę cały jak w Diablo i Morto. Dla ludzi, którzy nie chcą grać sezonów, no. nie wiem dlaczego mieliby tego nie robić, ale nie chcą grać sezonów, to po prostu będzie można grać jedną postacią cały czas i podobno mają być nowe rzeczy też dla tych ludzi. No, odpowiedziałeś na pytanie grać. właściwie. Bo, no. bo jeżeli trzeba robić nową postać co sezon, nową, no. nową, tak rozumiem, dobrze, no. No to nie chcecie się levelować czegoś od nowa i budować. Ale i... to levelowanie zajmuje. I są nowe mechaniki, jakby to nie jest ten sam no. świat, przez który przechodzisz. Czy wtedy nie wracamy do kazusu kart z FIFA w IFA na sezon, że wszystko no. ci trafia szlak. W przypadku przekładki tego na Diablo jeden do jednego, czyli twój gear staje no. się useless praktycznie. I no to zależy, w którą stronę to zrobią. To jest ta sama mechanika niektórzy praktycznie. Niektórzy mają fan z tego kolekcjonowania mimo wszystko. Nie, no pewnie Jak tak. Karty do no. Magica. No, masz, Grasz przecież czytani ze starych setów, które są dzisiaj aktualne, turniejowo z dodatkiem czegoś nowego. A tutaj, no to zależy, robić, jak to czy... będzie wyglądało, nie? No bo, kurde, część mimo wszystko fanu to jest jednak gdzieś tam dochodzenie w tej grze do jakichś momentów, nie? I pytanie, jak to będzie rozwiązane tutaj? Po Krótki prostu. zadał bardzo dobre pytanie, które może być super pomysłem dla naszego powrócenia do streamów. Możemy pomyśleć, jak to zrobiliście, będzie stream z grania. Można pomyśleć, Krótkowy może. Zobaczymy. Gamecast po godzinach nocnych, tak jak było to streamowaliśmy wiele różnych rzeczy. No, co na czym. A ty lubisz te gry, i nie wiem, czy widziałeś, jeżeli znudziły wam się takie i inne Mortal kombaty, czas zmierzyć się w Helisz Quartz. Tak. Też jeden versus jeden. W ogóle co mnie tam się dziwiło, bo widać normalnie, jak w takich fighterach, jak na, wy nas tutaj, ale też było przez chwilę z FPS-a, i tam się klepiesz na szable. To jest tak, typowo tekenowa gierka gdzie można sobie chodzić dookoła, nie jest y, 2D, zresztą nie jest 2D, no, no, nie jest 4, no, z, ringu, z no, 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 no. Tak, y, gra o machaniu mieczami, szablami i w najnowszym update'cie również Ciupagą. Bo jest Jędrek. Tak. Jędrek, z którym to możemy walczyć w postaci Olajenosik i tu ci Ciupagą naprawdę wygląda soczyście. Jak ktoś to lubi, to jest to przekonujące. I ten sam Koń nasz tester, y, nie mylić z konjiksem. Namierzył dwa krótkie, enigmatyczne teaserki do Pro Galactic. Sandrunia mi już jeden wcześniej wysyłała, sezonu czwartego. I drugi dzisiaj widzieliśmy. Fajny styl, też taki krótki, taki, taki lubu właściwie. Tak, tak, zabawne. I Sandrunia również na devstreamie y wyhaczyła, że prawdopodobnie będzie to ostatni sezon tej gry. Ona ma chyba pięciolecie w tym roku, jak do, dobrze mm -hmm. pamiętam. Zobaczymy, co na to Ghost Ship już Developer Games. No. Czy mają jakieś lepsze asy w rękawie? Mam nadzieję, że tak. Bo w grze się cały czas gra dobrze, ale cały czas też uważam, jest deficyt tego kontentu do robienia. Mogłoby też wyglądać ładniej. No, Mamy jest... PS5 już, nie To pewnie wynika z tego, że możesz tak jak w Minecrafcie cały świat wysadzać, eksplorować i wiercić. Da się też to zrobić na ładniejszej sferze graficznej niż to, co jest tutaj. Minecraft z RTX wygląda szalenie dobrze. Minecraft ZRTX. Da się takie paczki modów Uuh. pościągać. Niech zrobią Rock Galakik dwójkę. Będę, wcale nie będzie mnie to bolało. Powiedzieć. Wcale <laughs> nie będzie mnie bolało, jak będę musiał od zera robić progres, tylko na nowej, lepszej, A bogatszej. Ale to też jest je. fajne, bo masz szybszy progres, nie? No bo jak ty masz do wbicia, ile tam, nie wiem, już masz te maksymalne poziomy, to to idzie krew z nosa pewnie. E... Nie masz adrenalinek, strzałów. No, nie, nie, nawet no. poziom trudności sobie zwiększamy to już na czwórce gramy, już na piątka została, żeby no, to no. robić. Tak, no bo jedyne nagrody, które teraz dostajemy, to są. Kosmetyczne rzeczy, jakieś nowe brody, nowe skórki. No to jest malowania. takie super. I tak się nie widzisz w swojej postaci. Nie? Właśnie, jak biegamy razem, to. A nawzajem tak, się, tak, tak, czyli się widzimy. Ty mówisz Sandzie, jak ma się ubrać, a ona mówi Tobie. Tak. I e... Nie mówię o życiu. Też. I co ciekawe, bo na przykład ja miałem taką ulubioną zbroję, tylko nie wiem, czy była kupna, czy znaleziona raczej kupna, w których tych rzeczy jest bo wspieramy tytuł, że masz takie ala alien na plecach yy, w pustki To tak? no. tego ka 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 kapelusz mój ulubiony Ace of Space, który jest no. do jego i jestem, przypominam, skautem. I Sandroni się zdarza, grając na podwórce, myliśmy z robakiem i mi serię z rakiet, nie? Więc powiedział, że to jest w, w jej oczach moja najmniej ulubiona zbroja, więc znalazłem tą korporacyjną i takie oczojebne, niebieskie malowanie, dostanę. Żeby I wtedy ten skaut jest taki niebieski, niebieski, plus jakieś fajne hełmy do tego, takie, wtedy sci-fi wygląda, a już nie taki rednek obcy. No. no. to wtedy już widać. i wtedy z, z, Redneck. To robi robotę. Co? nie mówiliśmy? Ani. Sprzedaż konsol. konsol. To jest szok, bo nie mówiliśmy dwa dawno jak to wygląda, i teraz dostaliśmy niczym drewnianą deskę w potylicę. Dobrą informację, bo serwis Games Industry Biz podzielił się liczbami na temat europejskiej sprzedaży gier i konsol w pierwszym kwartale 2023. Sony sprzedało ponad 1,5 miliona PS5. Jest to wzrost o 41% względem tego samego pierwszego kwartału roku 2022. Dla PS5 oznacza to wzrost sprzedaży od początku tak to zrozumiałem, generacji o 369%, mm. pod cze, pro, podczas gdy Switch i Xbox Series X zaliczyły spadki o odpowiednio 18% i 10%. Nie dziwię się, że Switcha trochę mniej ludzi kupuje, bo kto miał mieć, ten ma. Tutaj ten jakby Grupa odbiorców jest dużo mniejsza niż w przypadku PS5, szczególnie jak spojrzymy sobie na listę bestsellerów z marca, gier no. sprzedawanych i na pierwszym miejscu Resident Evil 4, co nikogo nie dziwi, bo to jest nowa gra. Później Hogwarts Legacy, która też niedawno wyszła, ale następne miejsca, bo trzecie i czwarte to FIFA 23 i Grand Theft Auto 5. <laughs> Czyli tytuły, no nie wiem, Grand Theft Auto 5 jest starsze niż konsola. Faktycznie. Przecież. To, to jak z sobą nazywaliśmy, powtarzaliśmy w GameCastie i tak pewnie ta dekada może zostać nazywana, jak to będzie szło w tę stronę. A już na pewno pięciolecie, remasteru, reworku i podgrzewania tytułu, który wymieniłeś. No to jest. Grand Theft Auto piątkę, to zakładam, że tam multiplayer, po prostu ludzie grają, bo streamerzy w to no. grają cały czas, więc to się gra i gra się RP. No, no ale FIFA to wyszło pół roku temu przecież. Rok praktycznie zaraz, bo we wrześniu chyba miała premierę swoją. Z serii, co w czacie GPT piszczy, bo musimy wam takie newsiki podesłać, bo nie wytrzymamy. Mówiliśmy o pracy w InPoście, że możecie zostać inżynierem od rozmawiania z czatem i za to płaciły, żeby wam płacono. Zalando poszło o krok dalej. Wprowadzacie, wprowadzają! Mm. wprowadzacie. Zalando, wy wprowadzacie. <laughs> Pierwszego asystenta mody opartego na technologii Chata GPT, zadajesz pytanie, rozmawiasz, a co stylowo by wyglądało, a jak to dopasować do Ciebie i on Ci porzuca z oferty propozycję, proszę bardzo, z asortymentu, te buciki, ten szalik i te bryczesy, Panie Mariuszu. To jest spoko, opcja, pytanie tylko, czy to rzeczywiście ma, jak... no bo to nie czy może to być działa? gustu, no. nie, jakby maszyna nie wie, co jest, czy ma jakieś zapisane... Nie, ABC się łączy z DEF i przypadkowe rzeczy. Czy rzeczy totalnie przypadkowe rzeczy, bo w dzisiejszym świecie moda to jest bardzo, bardzo różne zjawisko i pytanie, czy Ci nie dobierze, wiesz, randomowych butów do randomowej koszulki i let's call it a Jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze, w tym przypadku o sprzedaż, na pewno Oczywiście, sprzeda że tak. tak, że klient będzie myślał, ale wybrałem, ale ich zaskoczył, ale no, zadowolony, zaskoczysz na pewno. Ciężko nie domyślać się, że wszystko, o co pytacie w czacie GPT, jakimś dziwnym trafem zostaje zapisane hmm. i nawet sam czat jest taki disclaimer, który informuje, że to może być wykorzystywane w celu ulepszania funkcjonalności czatu i jeszcze lepszych odpowiedzi. I nie wiedzieli o tym inżynierowie z Samsunga, gdyż pytali o to, jak poprawić fragmenty kodu tajnych, dewowych produktów i nie wpadli na pomysł, że może to gdzieś wypłynąć, co też się stało. I upublicz, upublicznione zostało jakiś przeciek, nie wiadomo, może gdzieś do tego. Teraz już nie można tego robić. W internecie nic nie ginie. Wydawałoby się, że zasada stara jak świat, a no. ludzie dalej mają z tym Problemy. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej, jeszcze bliżej poznać się ze sztuczną inteligencją, to Kowal, czyli nasz tester, namierzył serwis pimice.com, na którym wrzucamy sobie zdjęcie naszej twarzy, a AI przeszukuje sieć i sprawdza, czy nasze zdjęcia nie wyciekły gdzieś w różnych miejscach w których byśmy tego nie chcieli albo czy nie są dodane jakieś strony o których nie wiemy bo nie przeszukuje tylko konkretnych zdjęć ale robi sobie model jakby naszej twarzy i tam sprawdza czy się pojawiamy u kogoś na zdjęciach i nie zostaliśmy Oznaczeń. Kowal ze swoją naszą, naszych chomników, czyli testerów rzetelności, do dodał zdjęcie jest potem dodane do bazy sztucznej inteligencji, dlatego ja się swoim nie bawiłem, ale dziwo no tak bardzo są. wysoka skuteczność, bo je, algorytm znalazł zdjęcie jego sprzed 10 lat i to nie z portali społecznościowych, więc warto byłoby go zapytać skąd. Ja teraz się boję pytać, bo nie wiadomo. To, to, to myślę, też na to. później jest gorsze, bo tak jak tutaj widzimy na przykładzie żywym organizmie, zdjęcie zostało wiesz, sprawdzone 10 lat wstecz, bo teoretycznie mhm. algorytmy mogą to zrobić, tak samo mogą cię postarzyć, więc za 10 lat znowu będzie miał twoją twarz w bazie danych. No właśnie. No i masz, nadszedł czas, kiedy wylano skąpielał dziecko poprawności. Ja się bardzo cieszę, że ta bańka się rozlała. Egipski prawnik pozwał Netflixa za królową Kleopatrę. Za to, że w rzeczywistości królowa nie była czarnoskóra, lecz pochodzenia ma z macedońskiego rodu. Jest ze Al Samari nazwał produkcję zbrodnią. Tam to rozwija ten temat i proces jest. To będzie zabawne bardzo, Kajsik, bo... Egipcjanie nie są biali, bo gdyby to biały człowiek, tak jak w przypadku królowej tak. Elżbiety, był płacz, to nikt by się tym nie przejął. A to nie, jest, to nie jest biały naród i to. I jakby... to fajnie wcześniej też rozumiewaliśmy. Jeżeli tak jak już nieraz poruszaliśmy na nie, jeżeli Netflix chce sobie high fantasy w ten sposób inter interpretować, że elfy są czarne, czy trolle, no czy tak. coś, tam, spoko, robią, robią ich interpretacja ty to, to oglądasz albo nie. Ale jeżeli interpretuje się historię i za wszelką cenę się w to, to wciska, to ja bardzo odważnie powiem, że moim zdaniem to jest rasistowski. Ja z drugiej strony też widziałem. Biały, mhm. przepraszam, y rasizm nie jest pojęciem zarezerwowanym dla białych. I robienie z tego w ten sposób jest moim zdaniem siłowym narzucanie pewnych rozwiązań i jestem w pełni w stanie zrozumieć oburzenie Egipcjan. Bardziej frustrujące może okazać się, jak to się skończy, bo jeżeli się to przejdzie bokiem to Za chwilę to... będzie nowa kontrowersja Netflixa, pewnie, więc... Tyle, że hmm. tu może być, może nie konkretnie... Harry Pottera będą to... robili. No tak. Ciekawe, jak... który czarnoskóry mężczyzna... I tutaj rasizm jest wykorzystywany jako narzędzie szantażu. Yy, tak, a z drugiej strony też słyszałem głosy, jakby z drugiej strony frontu na Twitterze od osób yy, czarnoskórych, które mówią o tym, że... No, fajnie, ale to nie ma czarnos osób wiesz jakby czarnoskórych, o których można by było zrobić film? Nie? Jakby z drugiej strony, tak? Nie mamy nikogo w historii, o, kto właśnie. by się nadawał do, do zrobienia filmu, nie? Czyli y idąc tą retoryką, jak zrobią film na przykład o. Malcolm X. malcolmie X to będzie biały? No, ale można o nim zrobić. No, jakby, prostu, i, tak, ja rozumiem, o czym teraz mówisz, mówisz zdawało, i to się nie. pojawiało w wielu miejscach, gdzieś tam w internecie, jakby Ryan Gosling grający Malcolm x ale nie mówię o tym, mówię o tym, że wiesz, no, ja, ja nie znam się na historii akurat y, aż tak dobrze, no ale są na pewno postacie czarnoskóre, o których można zrobić serial, tak? Robisz serial fabularyzowany historyczny, bo nie zakładam, że to nie jest dokument, czy tam no, para dokument Nie było tylko wtedy serii. kamer. Tak. <laughs> A skąd wiesz, może były tam w Egipcie. No, no. Nawet elementy kości y, innych niż k znajdowali w y, tych, no serio, w, w sarkofaniach no. Faraonów, okay. więc y, były też gry planszowe. Tu krótki napisał Czarny Tarzan latający z małpami, please. No, no tego właśnie. nie mogło zrobić. No a czemu? Może no, z małpami puścisz w po lesie? Po no. Chaos już zrobił. Coolest Monkey i the Jungle, pamiętasz tą aferkę? No, bo dlatego nie zrobią. Mnemu będzie czarny I szybciej ja, niż czarny. Nie chcę tutaj uważać, że ktoś się czuje pokrzywdzony czy nie, tylko moim zdaniem te zachowanie Netflixa przeciągnęło troszeczkę, e, zerwało linkę w hamulcu ręcznym. No tam już chyba dawno się komuś coś urwało w Netflixie, patrząc po tym, jakie rzeczy kilują, a jakie rzeczy sobie dalej się robią, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nie wychodząc z dekody reworku i masterów w naszych współczesnych dziejach, Arnold Schwarzenegger zagra w serialu FUBAR, opowiadającym losy agenta CIA, który już się był jedną nogą na emeryturze, a musi wrócić. I z trailera się dowiadujecie, że pojechać na ostatnie zadanie, ostatnią akcję ze swoją córką. Gatunek, tu jest szansa na coś dobrego, ale bym trochę ostudził entuzjazm, komediowy serial akcji. Przekonamy się, albo wy się przekonacie i nam opowiecie 25 maja. Całe szczęście, że jest komediowy, bo po prostu fabuła rodem z Michaela Skarna. <grym i> z <górą> no, to tak wygląda, faktycznie. A ty co, Mariusz, oglądałeś? Właśnie ja chciałem powiedzieć, że nic, nic. nie oglądałem, także a ciebie mogę zapytać. Jeżeli ja się mogę oglądałeś. powiedzieć to samo i przypuszczam, co mi uświadomiłeś poza tym, co mówiłem tydzień temu. Że nie ma sensu oglądać seriali. No jest sens, tylko jakich? <grym> A, no tak. Ja oglądam na zmianę Aktualnie dwie rzeczy no. W środku nocy, jak jeszcze chcę sobie coś tam na sen włączyć Jest to stare dobre z Archiwum X I tak jak mm -hmm. nasi dzielni widzowie Namierzyli mi, <laughs> które odcinki to były te, o które pytałem To je obejrzałem I zrobiłem taki Ewenement, eksperyment, że skoro jeden z tych odcinków Był w sezonie szóstym, to sobie jadę sezon szósty Archiwum X okay. A tam sezony mają po 20 odcinków I sobie może później będę jechał wstecz bo nie chcę się znowu od jednego pierwszego do drugiego No tak, bo będziesz, to jest niedobre, bo będziesz czekał na ten konkretny odcinek, będziesz skipował dużo rzeczy. A ja już obejrzałem te odcinki. Konkretne. A, okay. Obejrzałem te dwa, co były wskazane, bo jeden był tam w szóstym, drugi w którymś. No. A teraz sobie oglądam resztę i to jest fajna budowa nowelki, bo nawet jeżeli odcinki, nie wiem czy to, czy to, to czekaj, naszym oglądanie, na Disneyu, czy to Disney tak ułożył, czy po prostu tak było, jak były podzielone na dwie, fabuła na dwie, dwie sztuki no. odcinka, to no. były po sobie. Aha, okay. I tak samo jest zrobione w przypadku drugiego serialu, który Wam serdecznie polecam, bo wreszcie go oglądam, Batman The Animated Series, mm. zremasterowany graficznie, dobrze się ogląda w 16 na 9 nie jest tu cięty? Chyba nie, zremasterowany audio na pewno, ale tylko angielskie, oglądam między napisami, super kreskówka i tam też jak jest fabuła, która jest to be continued, to jest od razu następny odcinek, nawet jeżeli chronologia tych odcinków ma inną numerację. A powycinali intro? Jak, to, że pominię intro? No. Oczywiście, że da się. A możesz zaznaczyć sobie automatycznie, żeby zawsze skipowało intro? Czy nie, nie wiem. wiem. No bo to jest bardzo dobra że jak oglądasz dużo po sobie, no. to można to ustawić, że podsumowanie intro Ci skipuje, nie? Da się podsumowania skipować, da się ale skipować że nie musisz mikro. klikać. Jak nie, no na muszę. telewizorze szczególnie oglądasz, to fajna opcja jest taka, mm -hmm. że masz sobie skipnąć. Nawet nie w sprawdzam W niektórych się. momentach Nie miało. sprawdzam czy jest taka opcja, ja zazwyczaj oglądam to wszystko przez PS5, gdzie mam te wszystkie apki, A, no tak, tak. stację multimedialną, więc skipuję X-em. No to, to nie jest dużo roboty, no. tak z ciekawości zapytałem. A myślę. jeszcze mam taki, fajnie, że o to pytasz, bo jeszcze mam taki mały... Smaczek, ponieważ bardzo lubi intro z Batmana, więc jak oglądam to pierwszy raz wieczorem, pierwszy odcinek, to zazwyczaj go nie skipuje. A, żeby sobie obejrzeć. No Tak, czekaj. tą melodijkę. I to, to jeszcze tam jest bardzo dobra reżyseria muzyki, bo muzyka za pomocą orkiestry klasycznej jest dopasowana do akcji. W sensie, tak? jak się dzieje jakieś... A. Tługo, tu uderzenie batari, batari, Batarangiem, to... jest ja to jestem przyzwyczajony, bo anime dużo oglądałem. Wszystko A. tak jest zrobione. No, to, no okay. A co do jingli i do openingów, to na przykład mój pies bardzo nerwowo reaguje na openings The Office bo ja go miałem kiedyś ustawionego jako dzwonek w telefonie no. i jak ludzie przychodzili do nas na przykład, mam dom, domofon często wyłączony, bo mój pies szczeka, więc trzeba było dzwonić do nas, więc jak dzwonił mój telefon, to ktoś przychodził do domu. Ja teraz jak no. słyszę i teraz i zaczyna szczekać. Pies Pawłowa. To, tak, to jest, jest przykład jak psa uwarunkowałeś pasywnie. Tak, tak. To jest jeden do jednego, podręcznikowy przykład. A Sandrunia jeszcze dzisiaj namierzyła TikToka, na którym kot za każdym razem jak słyszy Netflixowe robi i wyje. To jest Też, super no sprawa. I się już reaguje. I tym optymistycznym akcentem zachęcamy do nie męczenia waszych zwierzątek <noise> serialami głupimi. <noise> tak. Tylko lepiej fajnym wyjściem na spacer w tą słoneczną pogodę. Bawcie się dobrze w ten weekend. My się widzimy za tydzień. Widzimy się Wcześniej za tydzień. Wcześniej raczej nie. Nic nie planujemy. Nic nie? Do zobaczenia. Udanego, gorącego. Cześć. Cześć.